Krew nowych bogów. K. Wycisk. Czyta Karolina Brzostek. Prolog. Odkąd tylko pamiętała, mieszkała z bratem w gnieździe, osadzie zbudowanej przez bogów. Nie wiedziała, co stało się z jej rodzicami. Nie wiedziała, nawet jak wyglądali. Brat nie chciał rozmawiać na ich temat, zbywając wszystkie jej pytania. Czasami doprowadzało ją to do rozpaczy, bo od zawsze pragnęła dowiedzieć się czegoś o swoim pochodzeniu. Bywały momenty, w których podejrzewała, że za śmiercią rodziców kryła się jakaś tajemnica. Byli przecież młodzi i zdrowi. Trudno jej było uwierzyć w to, że ich serca nagle przestały bić. Mun była przekonana, że Tristan milczał wyłącznie dlatego, iż nie chciał jej perfidnie okłamywać. Ale czy zatajanie prawdy nie było równie okrutne? Westchnęła głośno, patrząc na czerwone jabłko trzymane w dłoni. Do jej ust napłynęła ślina, przełknęła przygryzając dolną wargę. Owoce były rzadkością w gnieździe, rarytasem, na który stać było tylko nielicznych. A większość mieszkańców żywiła się sztucznie wyprodukowanym jedzeniem dostarczonym przez anioły. Wszystkiego najlepszego! Odezwał się Tristan, obdarzając młodszą siostrę ciepłym uśmiechem. — Na co czekasz? — uniósł brwi, poprawiając kucyk z tyłu głowy. — Smacznego! Mun wstała od stołu. Ich dom był maleńką chatką z dwoma pomieszczeniami. Jedno stanowiło równocześnie kuchnię, sypialnię i salon, a drugie ciasną łazienkę. Nie mogli narzekać. Niektórzy żyli o wiele gorzej. Zatrzymując się przy drewnianym, podniszczonym blacie kuchennym, otworzywszy szufladę, wyjęła z niej ręcznie wykonany nóż. Przekroiła jabłko, po czym podała połówkę bratu. Nie mogłaby zjeść całego owocu sama, nie dzieląc się z Tristanem. Miała szczodrą naturę, była bardzo wrażliwa na potrzeby innych. — To twoje urodziny! Przypomniał jej, ale Mun wiedziała, że z chęcią wgryzłby się w soczyste jabłko, więc podsunęła mu zachęcająco smakołyk. Dzięki, uległ w końcu, delektując się smakiem. Dziewczyna uśmiechnęła się do siebie w duchu. To, że udało jej się przeżyć do wieku trzynastu lat, zakrawało na cud, który w dużej mierze zawdzięczała Tristanowi. Podejrzewała, że gdyby nie on, zginęłaby w tym niebezpiecznym świecie. Brat zawsze wiedział, kiedy nie należy wychodzić z domu. Miał pracę przynoszącą wystarczające dochody, by wyżywić ich dwoje, oraz posiadał kontakty, o których nigdy nie mówił przy siostrze. Domyślała się, że chce ją w ten sposób chronić, ale mimo to marzyłaby podzielił się z nią choć częścią swoich sekretów. Pragnęła przynajmniej trochę mu pomóc. Bywały dni, kiedy czuła się jak kula u jego nogi. Zdawała sobie sprawę, że Tristan nigdy tak o niej nie pomyślał, ale nie potrafiła pozbyć się tych przykrych refleksji. Nie wychodź dzisiaj w nocy na zewnątrz. Nakazał nagle, a jego twarz przybrała groźny i stanowczy wyraz. Będzie się tam roiło od aniołów i wampirów. Mun drgnęła gwałtownie, obejmując się ramionami. Dobrze wiedziała, co będzie się działo w centrum gniazda. Aniołowie wznieśli tam olbrzymią arenę. Eliptyczna budowla była tak wielka, że mogłaby pomieścić do 70 tysięcy widzów. Raz w tygodniu odbywały się na niej igrzyska obejmujące walki dobrowolnie zgłaszających się kandydatów oraz egzekucje skazanych na karę śmierci. Mieszkańcy gniazda dzielili się na dwie grupy. Jedni nienawidzili bogów za to, że najechali na Alaris, siejąc strach i spustoszenie. Inni kochali ich, podziwiając legendarne piękno, nieśmiertelność oraz nadprzyrodzone moce. Niektórzy wznosili do nich modły, czcząc i składając ofiary z własnej krwi. Mun nie potrafiła zrozumieć, jak można dobrowolnie ciąć się nożem, by oddać swoją krew istotom odpowiedzialnym za powolną zakładę ludzkości. Zabarykadować drzwi? Zapytała retorycznie, bo doskonale znała odpowiedź. Zostaniesz ze mną? Dodała przyciszonym głosem. Tristan przymknął na moment oczy i odetchnął głęboko. Oparł ręce na biodrach, spuszczając wzrok. A więc nie, domyśliła się. Jej brat pracował dla handlarza winem i sprzedawał trunek, gdzie się tylko dało. Igrzyska były najlepszą okazją do zarobienia paru geldów, Aż kopuł tkwił w tym, że wino schodziło najlepiej podczas imprez organizowanych na cześć bogów. Miały one miejsce najczęściej nocą na rynku, gdzie gromadzili się aniołowie i wampiry korzystające z naiwności i głupoty ludzkiej. Myślisz, że się pojawi? spojrzała ukradkiem na Tristana, który od razu pokręcił głową. Jeszcze nikt nie widział bogów na własne oczy. Legendy głosiły, że większość z nich w jakiś sposób zginęła albo wróciła do niebiańskiego królestwa. Mówiono, że na alariz został tylko jeden. I że zamieszkiwał najwyższą z czterech wież obronnych gniazda, rzekomo pozbył się innych, by samemu rządzić niepodzielnie. Nie rozmawiajmy dłużej na ten temat. Zbył ją, machając ręką. Po prostu mnie posłuchaj i nigdzie nie wychodź. Usta Mun zacisnęły się mocno. Miała ochotę wywrócić oczami, ale całe szczęście w samą porę się powstrzymała. Nie chciałaby brat odebrał ten gest jako brak szacunku. Kochała i respektowała Tristana. Nigdy nie okazałaby mu w otwarty sposób nieposłuszeństwa. Uważaj na siebie, wymamrotała po chwili. Chłopak wzruszył ramionami, uśmiechając się beztrosko. Nie wyglądał na wystraszonego czy zaniepokojonego, ale młon rzadko kiedy udawało się odczytać jego prawdziwe emocje. Tristan maskował je przed nią umiejętnie. Widzimy się jutro rano. Powiedział klepiąc ją dwa razy po głowie, jakby była małym dzieckiem. Wiwaty widowni składającej się z aniołów, wampirów i ludzi trafiły do uszu Tristana, który cierpliwie czekał na rozpoczęcie swojej walki. Jego serce waliło wyjątkowo głośno. Próbował skupić się na tym dudnieniu i wyciszyć wszystkie inne dźwięki, ale nie bardzo mu to wychodziło. Słysząc szczęk mieczy i okrzyki walczących na arenie istot, miał wrażenie, że już czuje zapach świeżo rozlanej krwi. Aniołowie urządzali igrzyska raz w tygodniu, podobno na rozkaz Boga. Tristan śmiał jednak wątpić, że którekolwiek z legendarnych, nieśmiertelnych stworzeń naprawdę istniało. Podejrzewał anioły o zmyślenie tej mrużącej krew w żyłach bajeczki, by jeszcze bardziej trzymać ludzkość w ryzach. Każdy człowiek miał drżeć na samą myśl o bogach i ich gniewie. Aniołowie nienawidzili ludzi. Musieli być głęboko nieszczęśliwi z przymusu inspirowania się pomysłem pradawnych ludzkich władców Alaris, którzy uwielbiali krwawe igrzyska. Chłopak zacisnął pięści i zezgrzytał zębami. Nie był dumny z okłamywania siostry, ale nie widział innego wyjścia. Mun była niewinną dziewczynką, która nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo niebezpieczny i bezlitosny stał się świat. Tristan musiał ją chronić za wszelką cenę. Czuł się za nią odpowiedzialny i wiedział, że zrobiłby dla niej wszystko, byle tylko była szczęśliwa. Kazał wierzyć siostrze, że pracuje dla jednego z właścicieli winiarni, ale w rzeczywistości zarabiał na życie walcząc. Nie rób tego! Melodyjny cichy głos wyrwał go z rozmyślań. Odwrócił się powoli, doskonale wiedząc, kogo zaraz zobaczy. Na parę sekund wstrzymał oddech, spotykając się spojrzeniem z właśnie przybyłą dziewczyną. Przełknął nerwowo ślinę, czując, jak żołądek nieubłaganie się kurczy. Boleśnie przygryzł wewnętrzną stronę policzka, nakazując sobie zachowanie spokoju. Obezwładniło go znajome uczucie. Krew przyspieszyła bieg. Serce biło w szaleńczym rytmie. Miał wrażenie, że się dusi. Ale mimo to znalazł siłę na zaczerpnięcie kolejnego wdechu. Co tutaj robisz? zapytał. Wiele kosztowało go, żeby nie wziąć jej w ramiona. Nie powinno cię tutaj być, oznajmił, próbując nadać swojemu tonowi ostrzejsze brzmienie. Twój ojciec nie może cię chrzanić go! Weszło mu w zdanie, mrużąc piękne, błękitne oczy. Nic mu do tego, z kim się spotykam. Dodała rozjuszona, robiąc krok w jego stronę. Tristan nie spodziewał się zobaczyć laweny na kilka minut przed wejściem na arenę. Dziewczyna powinna siedzieć teraz w loży razem ze swoim ojcem i przyglądać się rozlewowi krwi z bezpiecznej odległości. Chłopak wolał nie myśleć, jak zareaguje Cedric, gdy dowie się, co wyprawia jego córka. Ojciec laweny był odpowiedzialny za organizację i przebieg cotygodniowych igrzysk. Skneru zcałował anielskie dupy, jakby były ze złota. Robił wszystko, by zadowolić swoich panów. Jak potulny kundel skazywał na śmierć pobrateńców w zamian za kilka nieświeżych kości. Twój ojciec jest nieobliczalny, doskonale o tym wiesz. Przypomniał jej pełen obaw. Najchętniej zamknąłby cię w klatce, a do nogi przymocował ciężką kulę. Jasnowłosa dziewczyna zamknęła na chwilę powieki, nabierając głęboko powietrza. Kiedy otworzyła oczy, bez uprzedzenia podeszła do Tristana i przywarła do niego, jakby świat się walił. Podsłuchałam wczoraj, jak ojciec rozmawiał z rowanem. Przyznała, chowając twarz w zagłębieniu jego szyi. Tristan bezwolnie objął ramionami jej drobną talię. Dzisiaj będą walczyć także wampiry, wyszeptała jeszcze mocniej tuląc się do niego. Zabiją cię. Dodała, a przejmujący ton głosu zdradził, że zaczęła płakać. Rowan należał do gwardii anielskiej. Był cholernym sadystą śliniącym się na widok krwi. Zapewne gdyby nie brzydził się ludzkiego ciała, własnoręcznie torturowałby każdego człowieka całymi godzinami, upajając się krzykami i widokiem cierpienia. Swoimi długimi złotymi włosami, jasno niebieskimi oczami i przystojną twarzą przypominał jednego z legendarnych aniołów, do których modlili się przodkowie ludzkości. — Zapłacą mi podwójną stawkę za starcie z wampirem. Podsumował Tristan, próbując uśmiechem nieco uspokoić Levene. Dziewczyna gwałtownie się spięła i mocno odepchnęła go od siebie, po czym pospiesznie otarła łzy przed ramieniem. — Jeśli wkroczysz na arenę, zginiesz! Zakomunikowała ostrym tonem. — Chcesz tego? Zapytała zrozpaczona. — Zostawisz siostrę na pastwę losu? Mnie także? Tristan zacisnął zęby z taką siłą, że aż zazgrzytały. Nagle ogarnęła go złość. Nie był jednak do końca pewien, czy gniewa się na Lavenę, czy na samego siebie. Potrzebował pieniędzy, nie mógł zmarnować takiej okazji. Zwyciężając ze zwyczajnym człowiekiem, dostałby zaledwie dziesięć geltów. Zabijając wampira, może zgarnąć nawet trzy razy tyle. Był wyśmienitym wojownikiem. Ojciec nauczył go walki mieczem zapasów strzelania z łuku i ciskania oszczepem. Żaden śmiertelnik nie mógł się z nim mierzyć. Sługusy aniołów były jednak o wiele szybsze od ludzi, a zabicie ich nie ograniczało się jedynie do zatopienia ostrza w sercu. By pozbawić wampira życia, trzeba było odciąć mu łeb. Potrzebuję tych pieniędzy, wypowiedział głośno swoje myśli. Mieszkamy w południowym sektorze, a życie tam nie jest łatwe laweno. Gniazdo było podzielone na dwie części potężnym, wysokim murem. Sektor północny zamieszkiwali ludzie, których majątek i uległość względem aniołów pozwoliły na nieco większy komfort. Sektor południowy był w większości marginesem społecznym, gdzie wyrzucono wszystkie szumowiny. Aniołowie prawdopodobnie mieli nadzieję, że w ten sposób nieposłuszni ludzie sami się pozabijają, dostarczając im dodatkowo niezłej rozrywki. Nie bądź głupi. Dziewczyna podniosła głos, a kiedy zdała sobie z tego sprawę, spojrzała nerwowo za siebie, upewniając się, że nikt ich nie podsłuchuje. Rozumiem, że chcesz zebrać wystarczająco dużo geltów, by mieć chociaż cień szansy na przeprowadzenie się do północnego sektora. Ale to, co planujesz, jest czystym szaleństwem. Mun nie zasługiwała na życie w tym bagnie. Była jeszcze tak niewinna, nieskażona. Sektor południowy nie był dla niej. Nie bez powodu Tristan prawie nigdy nie wypuszczał jej z domu samej. Zwyrodniałe gnidy czaiły się za każdym rogiem, tylko czekając na okazję. Morderstwa, kradzieże i gwałty były na porządku dziennym. — Nie mogę przepuścić takiej okazji — powiedział twardo, dając lewe nie do zrozumienia, że nic nie zmieni już jego zdania. — Dam radę, zobaczysz. Załamana dziewczyna zacisnęła usta w cienką linię. Jej broda zadrżała, a z oczu nieprzerwanie spływały słone łzy. Kocham cię, wyszeptała ledwo słyszalnym głosem, po czym odwróciła się i ruszyła w stronę wyjścia, zostawiając Tristana samego. Minęły trzy godziny od kiedy Tristan wyszedł, a Mun ciągle nie zmrużyła oka. Na samą myśl o tym, że aniołowie i wampiry znajdowały się tak blisko, przeszywały ją dreszcze. Dzięki Tristanowi wiedziała, jak unikać tych istot, ale to nie oznaczało, że za każdym razem udawało jej się schodzić im z drogi. Raz, całkiem niechcący, otarła się nawet o jednego z nich. Zamarła w tamtym momencie, w napięciu wstrzymując oddech. Nie miała zielonego pojęcia, co ze sobą zrobić. Kiedy spostrzegła, że anioł w ogóle jej nie zauważył, natychmiast doszła do siebie i pospiesznie się oddaliła. Czasami się zastanawiała, dlaczego bogowie skazali ludzkość na taki los. Pomijając fakt, że oni prawdopodobnie w ogóle nie istnieli, musieli przecież mieć jakiś powód. Mun nie potrafiła uwierzyć, że chodziło wyłącznie o władzę. To byłoby zbyt proste. Niemal cała ludzkość wyginęła, ci, którzy zdołali przeżyć, mieszkali w gnieździe. Bogowie pojawili się na z tysiące lat temu, przywłaszczając sobie wszystko, czego tylko zapragnęli, a przynajmniej tak głosiły legendy. Odebrali całą nadzieję, dając w zamian strach. Mawiano, że spojrzenie w oczy Boga równa się śmierci, że sama Jego obecność potrafi przysporzyć niewyobrażalnego bólu. Nikt jednak nie mógł potwierdzić ani zaprzeczyć tym słowom. Każdy, kto miał kontakt z tymi nieśmiertelnymi istotami, przepadał bez śladu. Po gnieździe krążyły tylko mroczne opowieści i pogłoski, żadnych sprawdzonych faktów. Niektórzy mówili, że bogowie władali nad mocami że potrafili leczyć dłońmi i wchodzić do umysłu, skazując swoje ofiary na wieczne męki. Mówili, że byli jak śmiercionośne koszmary, wkradali się do snów ludzi, mieszając im w głowach. Legendy głosiły, że ich piękno było nie do opisania, podobno mieli turkusowe oczy, przypominające czyste morze, a ich krew była płynnym złotem. Moon westchnęła głośno, spoglądając na półkę ze starymi książkami, które zostawiła po sobie jej matka. Prawdopodobnie za dużo czytam, pomyślała. Legendarni bogowie byli źli i nie warto było myśleć inaczej. Gdyby Tristan wiedział, nad czym rozważa jego siostra, wyśmiałby ją i wyzwał od szalonych. Dla niego wszystko było czarne albo białe. Bogowie, aniołowie i wampiry zaliczały się rzecz jasna do tych ciemnych barw. Możliwe, że mając okazję zabicia jednego z nich, brat nie zawahałby się i od razu zgładziłby nienawidzoną przez siebie istotę. Nieważne, czy byłaby ona winna, nieważne, czy miałaby coś do powiedzenia, grunt, żeby zginęła. Dziewczyna przetarła zmęczone oczy, podnosząc się z ciasnego łóżka. Nie mogąc się powstrzymać, podeszła do zasłoniętego grubymi szmatami okna. Zatrzymała się na krótką chwilę i mogłaby przysiąc, że poczuła wzrok Trystana na plecach. Podążając za przeczuciem, rozejrzała się, choć doskonale wiedziała, że była w domu sama. Niepewnie chwyciła chropowaty, szary materiał, delikatnie go odsuwając. Jej serce przyspieszyło, a palce zaczęły mrowić. Spowolniła oddech. Ludzie na zewnątrz zaczynali świętować. Niektórzy trzymali pochodnie, krzycząc coś i wiwatując. Nie wyglądali na zatrwożonych. Śmiali się, szczerząc przy tym zęby, jakby nie mogli się doczekać, aż spuszczą z nich krew. Ostrożnie zbliżyła się jeszcze parę centymetrów do okna. Jej ciepły oddech zostawił mgiełkę na szybie. Świętujący ludzie zaczęli rozchodzić się na boki, robiąc przejście. Nagle zrobiło się osobliwie cicho, a jedynym dźwiękiem przerywającym tę ciszę były zbliżające się kroki. Przodem szli aniołowie, ich oczy błyszczały w świetle księżyca niczym gwiazdy. Była ich zaledwie garstka, ale swoją prezencją powalali na kolana każdego, kto tylko na nich spojrzał. Kroczyli z wysoko uniesionymi głowami, nie racząc nawet zerknąć na zgromadzony tłum. Przywdziali biel, jak zwykle podczas igrzysk, kiedyś ten kolor kojarzył się z czystością, niewinnością, wrażliwością. Teraz niósł za sobą strach i trwogę. Każdy z aniołów miał przy sobie bogato zdobiony sztylet schowany w pochwie zawieszonej przy pasie. Mówiono, że aniołowie brzydzą się ludzkim ciałem. Dlatego ich dłonie były zazwyczaj schowane w rękawiczkach. Jeśli zapragnęli krwi, pili ją wyłącznie z kielichów. Ta zasada nie dotyczyła jednak wampirów. W przeciwieństwie do swoich panów, uwielbiali zatapiać ostre kły w żyłach śmiertelników, biorąc to, co chcieli i nie przejmując się bólem, który sprawiali. Zabarwione na czerwono tęczówki oczu przypominały Mun o ich drapieżnej naturze. Mogłaby przysiąc, że niektórym z nich ciekła już ślinka na myśl o przegryzieniu tętnicy. Nie ma go, wyszeptała sama do siebie, nie mając pewności, czy czuje satysfakcję, czy może zawód. Słyszała tak wiele opowieści o bogach, ale nigdy żadnego nie widziała. Za każdym razem, gdy organizowano uroczystość na ich cześć, miała cichą nadzieję, że któryś z nich nieoczekiwanie się pojawi. Gdyby Tristan o tym wiedział, z pewnością potrząsnąłby nią jak szmacianą lalką, przywołując do porządku. Mumun zmrużyła oczy, wzdychając z rezygnacją. Sama nie do końca wiedziała, skąd chęć spotkania tych tajemniczych istot. Tak wiele razy rozmyślała, co by zrobiła, gdyby to w końcu się wydarzyło. Bardzo możliwe, że zamarłaby tak samo jak w przypadku anioła. Ale może tym razem byłoby zupełnie inaczej? Byłaby przygotowana. Może udałoby się jej nawet zadać kilka pytań. Zaśmiała się pod nosem, kręcąc głową z niedowierzaniem. Cóż za absurd? Prawdopodobnie prędzej pozbawiliby ją głowy, niż pozwolili się odezwać. Legendy głosiły, że bogowie byli bezlitośni, byli nieśmiertelni. Jak wielka samotność musiała im doskwierać. Jak mądrzy, jak bardzo doświadczeni. Otworzyła oczy koloru głębokiej zieleni, zasłaniając powrotem okno. Zanim położyła się spać, zatrzymała wzrok na drzwiach wejściowych. Brat nieraz opowiadał jej przerażające historie o aniołach i wampirach, skutecznie ją od nich odstraszając. Mun nigdy nie brała udziału w igrzyskach i nocnych obchodach. Bywały chwile, w których chciała przekroczyć próg domu, by przekonać się na własnej skórze, jak to wszystko wygląda, ale one nie trwały długo. Dziewczyna nie chciała zawieść starszego brata, nie chciała sprawiać niepotrzebnych problemów. Wielkie wrota otworzyły się i korytarz zalała łuna światła. Jednocześnie smród krwi i flaków uderzył Tristana. Chłopak zatrzymał spojrzenie na pokiereszowanych zwłokach, wynoszonych właśnie przez ludzkich niewolników. Strach wdarł się nieproszony do jego serca, kiedy usłyszał głośne fanfary. Nawet po tylu stoczonych walkach był on jego stałym towarzyszem na arenie. Trzymając w dłoni miecz, uniósł wzrok, spoglądając na piękny księżyc w pełni. Przełknął ślinę, modląc się w duchu o zwycięstwo, zdając sobie jednak sprawę z własnej głupoty, wywrócił oczami i potrząsnął energicznie głową. W dawnych czasach wierzono w różne dogmaty, między innymi w Boga, który miał przyjść na Alaris, by ocalić i zbawić ludzkość. A także w istnienie aniołów, istot duchowych służących Bogu i przez Niego obligowanych do różnych zadań. Wierzono naiwnie, że aniołowie mieli ochraniać ludzi. Co so za bzdury pomyślał? Aniołowie zapewne skręcali się ze śmiechu, kiedy pierwszy raz przekroczyli próg jednej ze świątyń i zobaczyli przedstawiające je mozaiki, malowidła i posągi. Dzisiejszy pojedynek nie będzie łatwy. Tristan zdawał sobie sprawę, że wchodząc na arenę i gra ze śmiercią. Jego zwinność i szybkość nie mogły się równać z umiejętnościami wampirów. Będzie musiał wykazać się sprytem i pomysłowością. Dźwięk otwierających się naprzeciwko wrot wyrwał go z zadumy. Nieoczekiwane warczenie sprawiło, że otworzył szerzej oczy, a dreszcze przeszły mu po plecach. Lawena ostrzegała go, że Rowan wystawi do walki wampira ale nie wspominała, w jakim stanie będzie jego przeciwnik. Wampiry były niegdyś zwyczajnymi ludźmi, ale łaknąc nieśmiertelności, przysięgły dozgonną służbę aniołom, które bez wahania podzieliły się z nimi swoją krwią, skręcając w kluczowym momencie karki. Po przebudzeniu stawali się wiernymi sługusami aniołów. Wypełniali ich rozkazy bez mrugnięcia okiem, nie mając innego wyboru. Ich głód i pragnienie zaspokajała wyłącznie krew a bez niej przeistaczały się w bestie pozbawione wszelkiego człowieczeństwa. Tristan poprawił chwyt na mieczu, ale jeszcze nie przybrał bojowej postawy. Jego zmysły się wyostrzyły, odbierając bodźce intensywniej niż zazwyczaj. Wpatrywał się z przerażeniem w czerwone ślepia zakutego w grube łańcuchy potwora prowadzonego przez dwóch aniołów. Wampir, z którym miał walczyć, najwidoczniej nie dostawał pożywienia przez kilka tygodni. Jego mutacja jeszcze się nie dopełniła, ale niewiele do tego brakowało. Skóra nieszczęsnej istoty powoli przybierała szarą barwę i obrostała czarną sierścią. Palce dłoni i stóp przypominały szpony. Na plecach zaczęły kształtować się nietoperze skrzydła, a długi, błyskawicznie poruszający się ogon zakończony był ostrymi jak brzytwa kolcami. Chłopak bezwiednie zrobił krok w tył, czując jak krople potu spływają po jego czole. Z trudem powstrzymał się od ucieczki, która i tak skończyłaby się niepowodzeniem. Szczerzący się okrutnie aniołowie uwolnili dzikie stworzenie z łańcuchów, bezzwłocznie wzbijając się w powietrze na swoich potężnych skrzydłach. Rozwcieczona bestia nie czekała ani chwili dłużej, tylko ruszyła do ataku. Siła ciekła jej spyska, a kły błyszczały w świetle księżyca. Jej ruchy były nieskoordynowane. Jakby nie mogła się przyzwyczaić do zmian w swoim ciele, chwiała się na boki, ciężko sapiąc, gwałtownie zatrzymała się i stanęła jak kobra szykująca się do ataku, jakby nagle w jej wnętrzu obudził się człowiek, którym niegdyś była. Wątpliwe, pomyślał Tristan. Raczej szukała słabego punktu w obronie. Druga szansa może się nie nadarzyć. Chłopak natychmiast natarł. Uderzając mieczem w dół, ale potężna łapa bestii zablokowała cios, łapiąc za ostrze jakby było zwykłym patykiem. Tristan bez wahania pociągnął za miecz, przecinając grubą skórę rywala, ale ten nawet nie jęknął i co gorsza, prawie nie krwawił, co wskazywało na to, jak bardzo był wygłodniały. Potwór rozwarł szpony i zaczął nimi bezmyślnie przecinać powietrze. Gdyby dorwał w nie Tristana, z łatwością rozszarpałby jego umięśnione ciało. Młodzieniec zerkał, co róż, na kolczasty ogon, jednak ten tylko wił się nieporadnie, tak samo jak pseudo skrzydła. Najwyraźniej wampir nie umiał jeszcze korzystać ze swojego nowego ciała, co dawało Tristanowi nadzieję na zwycięstwo. Chłopak zaatakował ponownie, markując pchnięcie w ramię. Bestia nie przewidziała tej taktyki i dała się nabrać. Szybkim ruchem zmienił kierunek pchnięcia, prowadząc ostrze w drugą rękę potwora. Dosięgnął celu, a bestia zawyła, wywołując na jego twarzy ledwo widoczny uśmiech satysfakcji. Uczucie euforii nie trwało jednak długo. Tristan szybko zauważył, że rana, którą zadał, nie była zbyt głęboka. Liczył na porządne uszkodzenie mięśni, wtedy wampir nie mógłby zaatakować lewą łapą. Niestety draśnięcie ponownie ledwo krwawiące szybko się zagoiło, a ryk bólu musiał być spowodowany trafieniem w nerw. Nim Tristan się zorientował, że właśnie traci okazję do natarcia, bestia też się opanowała. Natarli więc jednocześnie. On bronił się i atakował najczęściej jak tylko mógł, ale potwór wyraźnie nad nim górował. Starał się więc cofać, by ustępować pola przeciwnikowi, mając nadzieję, że tak prymitywny zabieg podziała na mało inteligentnego przeciwnika. Nagle wycewał się dynamicznie i opuścił miecz, udając słabość. Nie miał już innych pomysłów. Bestia nie zaszarżowała po ziemi, tylko jednym susem skoczyła na niego. Nie do końca o to chodziło, ale nim umysł Tristana pojął, co się dzieje, wyćwiczone ciało zareagowało automatycznie. Uniósł miecz nad głowę i ciął w dół, jednocześnie schodząc z linii ataku bestii. Był zbyt wolny. Pazury prawej ręki wampira wbiły mu się w bark, wytrącając z równowagi. Mimo bólu starał się wylądować bezpiecznie. Metr ostrej stali w dłoniach nie ułatwiał zadania, jednak przydały się lata doświadczenia w walce i zdołał pospiesznie oddalić się od przeciwnika. Nie wszystko było stracone. Jego złamana ręka wisiała na poszarpanych strzępach mięśni i kawałku skóry. Krew ciekła z kikuta. To już nie zagoi się poprawnie. Przeszło mu przez myśl. Miecz trzymał w prawej ręce, która była mniej sprawna, ale lewy bark nie funkcjonował. Adrenalina tłumiła ból, lecz nie dodawała mu sił. Jego reakcje były spowolnione, a mięśnie odmawiały posłuszeństwa powoli zaczynało mu brakować tchu. Coraz trudniej było też się skupić nad przemyślanymi ciosami. Potrząsnął energicznie głową, biorąc się w garść. Wampir jeszcze skomlał, klęcząc na kolanach. Jego łeb wystawiony był na cios. Tristan nie mógł dłużej zwlekać. Drugiej szansy nie dostanie. Musi wrócić do Moon, zobaczyć Levenę i jeszcze raz skosztować jej słodkich ust. W duchu obiecał sobie, że jeśli wyjdzie z tego żywy, już nigdy nie postawi stopy na arenie i naprawdę zajmie się karierą w winiarstwie. Natarł na bestię, celując w jej szyję. Ta nawet nie patrzyła, ciągle skomląc z bólu. Tristan ciął, mimo cierpienia, wkładając całą pozostałą siłę w to uderzenie, ale ono nigdy nie dosięgnęło celu. Potwór natychmiast się odwrócił i za maszystym ciosem lewej łapy trafił w rękojeść miecza, rozbrajając chłopaka. Nie tylko wybił mu broń z ręki, ale i nadgarstek. Młody mężczyzna zawył. Wampir natychmiast skoczył na Tristana i wgryzł się w jego szyję, brutalnie ją rozszarpując. Chłopak instynktownie zacisnął dłoń na ranie, daremnie próbując zatamować silny krwotok. Wciągając powietrze krztusił się własną krwią, padł bezwładnie na ziemię, a bestia kontynuowała ucztę, rozprówając mu brzuch. Zachłannie zaczęła pożerać wnętrzności, mlaskając i warcząc, a kałuża gęstej krwi pod martwym już ciałem, rosła w szybkim tempie. Ajdan nie mógł inaczej. Choć już od bardzo dawna nie był jednym z nich, nigdy nie odmówiłby ludziom pomocy. Nieważne, co myślał o nich Drake, zdawał sobie sprawę, że ludzie potrafią być okrutni i bezlitośni. Potrafią posunąć się do perfidnych rzeczy, nie patrząc przy tym na krzywdę wyrządzoną innym. Wiedział, że nie może osądzać Drake'a za takie, a nie inne nastawienie do śmiertelników. Jakby na to nie patrzeć, ich przodkowie sami sobie na to zapracowali. Wczoraj, kiedy przechadzał się po uliczkach południowego sektora, był świadkiem, jak pewna kobieta błagała tamtejszego znachora o pomoc dla swojego dziecka. Była zrozpaczona i nie miała przy sobie ani jednego gelta, a gdy medyk stanowczo odmówił, padła na kolana, zanosząc się żałosnym płaczem. Jej córka od kilku dni miała bardzo wysoką gorączkę i często wymiotowała. Serce Ajdana ścisnęło się boleśnie na widok żebrzącej o pomoc kobiety. Od razu gdy znachor zniknął z pola widzenia, podszedł do ciągle szlochającej matki i położył dłoń na jej kościstym ramieniu. Kobieta wzdrygnęła się wystraszona. Spojrzała w jego karmelowe, lekko skośne oczy, a po chwili przejechała wzrokiem wyżej, zatrzymując go na wielkich skrzydłach, które ciasno przelegały do pleców ajdana. Nie obawiaj się mnie, powiedział szybko, zabierając rękę. Nie chciałby kobieta rzuciła się do ucieczki. Pomogę ci dodał półgłosem. Drake zawsze ostrzegał go przed schodzeniem do południowej części nestu. Mówił, że prędzej czy później spotka go tam coś złego. Istoty takie jak on nie były tutaj bezpieczne. Mieszkańcy południowego sektora w przeciwieństwie do tych z północnego nienawidzili ich i nazywali aniołami. A jeden przypuszczał, że głównym powodem były białe skrzydła. Ciekawe, co by pomyśleli, gdyby się dowiedzieli, że ci aniołowie kiedyś także należeli do ludzkiej rasy. To dzięki krwi inicjan stali się nieśmiertelnymi skrzydlatymi stworzeniami. — Anioł! — wydukała kobieta, oddając Ajdanowi niski pokłon, jakby był jakimś bóstwem. — Wybacz, panie! — wyszeptała drżąc na całym ciele. Pięści Ajdana same się zacisnęły. Nigdy nie podobało mu się, w jaki sposób jemu podobnie traktowali ludzi. Upokarzali ich na każdym kroku. Wyśmiewali się z nich, a kiedy tylko przyszła im na to ochota i grali z ludzkim życiem, jakby było nic nie warte. Nie rób tego. Przyklęknął na jedno kolano, pomagając zlęknionej kobiecie wstać. Nie jestem twoim panem. Nie jestem niczyim panem. Oświadczył łagodnym tonem. Pomogę twojej córce. Powtórzył, unosząc brodę kobiety, by na niego spojrzała. Czekaj tu na mnie jutro. Przyniosę coś, co na pewno jej pomoże. Jutro, po rozpoczęciu igrzysk, dodał, uśmiechając się pokrzepiająco, po czym wzbił się w powietrze. Westchnął głośno, koncentrując się na teraźniejszości. Wrota areny niedawno zostały otwarte, a igrzyska rozpoczęte. Matka, której wczoraj obiecał pomoc, zapewne już na niego czekała. Spojrzał na maleńką, szklaną fiolkę, którą trzymał w ręce i się uśmiechnął. Wystarczy kilka kropli soku z owoców helikrautu, by uleczyć nawet najgroźniejszą infekcję. Rozpostarł skrzydła i wzniósł się na nich w kierunku południowej części gniazda. Był środek nocy, niewielkie pochodnie oświetlały uliczki, ale głównym źródłem światła był olbrzymi księżyc w pełni. Bezchmurne, usiane gwiazdami niebo sprawiało, że Ajdan poczuł kojący spokój w sercu. Uwielbiał obserwować cudowny firmament. Spojrzał w dół i po chwili dostrzegł znajomą postać. Kobieta rozglądała się nerwowo dookoła, kurczowo splatając ramiona. Delikatny wiatr bawił się jej kręconymi, miedzianymi włosami. Ajdan, nie czekając dłużej, wylądował zaraz obok niej, lecz widząc minę matki schorowanej dziewczynki, pobladł na twarzy. W następnym momencie wszystko stało się tak szybko, że nie zdążył zrobić nic, by się uratować. Ktoś wystrzelił strzałę, która boleśnie wbiła się w jego bok. Paru innych mężczyzn zarzuciło na niego solidną sieć, ciągnąc mocno w dół. Napastnicy zbliżyli się raptownie. Uwięziony Ajdan nagle poczuł się senny, a jego kończyny odmówiły posłuszeństwa. Podejrzewał, że grot strzały, którą oberwał, był czymś nasączony. Prawdopodobnie w jego żyłach krążyła już trucizna, skutecznie go obezwładniając. — Dlaczego? — wykrztusił, spotykając się wzrokiem z kobietą, która go wydała. — Przecież chciałem ci tylko pomóc. Wymamrotał, a cienkie stróżki łez spłynęły po jego policzkach. — Za piórek, które sprzedamy, będę mogła wykupić sobie miejsce w północnym sektorze — Zdradziła bez skrupułów. Będzie mnie stać na lekarstwa, pożywienie, odzież i wiele innych rzeczy. Założyła ręce na piersi, patrząc na Ajdana z góry. Jej postawa zmieniła się nie do poznania. Nie była już wylęknioną matką, tylko przebiegłą hieną bez serca. Nagle ktoś dźgnął Ajdana ostrą włócznią. Anioł syknął z bólu, ale nie miał sił, by się podnieść i przeciwstawić. — Trucizna zaczęła działać, możecie zabrać tę sieć — rozkazał postawny, łysy typ, przypuszczalnie szef bandy. — Trzeba rozłożyć mu skrzydła — syknął do zbirów. — Jego mięśnie powinny być wyraźnie osłabione, w takim stanie nie będzie się stawiał. Dwójka mężczyzn bezzwłocznie podbiegła do bezbronnego Ajdana. Bez wahania chwycili jego skrzydła. — Każdy jedno — i zaczęli je rozciągać. Przywódca bandytów miał rację. Ajdan nie potrafił stawić najmniejszego oporu. A teraz, chłopcy, będziecie się niestety musieli trochę wysilić. Oznajmił, rzucając jednemu z osiłków wielki topór. Proszę nie, wyskamlał Ajdan, czując, że robi mu się niedobrze. Ponownie spojrzał błagalnie na rudowłosą i tym razem dojrzał iskres kruchy w jej oczach. Czyżby żałowała swojej decyzji? Myślałam, że najpierw go zabijecie, zwróciła się zdezorientowana do przewódcy grupy. Chyba nie chcecie odrąbać mu skrzydeł żywcem? Zapytała z niedowierzaniem, zerkając co chwilę w stronę ajdana. Jeśli coś ci nie pasuje droga wolna, burknął łysy mężczyzna, po czym odchrząknął i splunął na ziemię. Spierdalaj mi stąd. Tylko nie myśl sobie, że wypłacę ci potem choć jednego gelta. Nie cierpię tchórzostwa. Kobieta się wzdrygnęła, ale szybko odzyskała panowanie nad sobą. Wciągnęła głęboko powietrze, po czym powoli wypuściła je przez lekko rozchylone usta. Nigdzie się nie wybieram, oznajmiła w końcu. Róbcie z nim, co chcecie, dodała Oschle, wpatrując się tempo przed siebie. Ajdan stracił wszelką nadzieję na ratunek. Może gdyby Drake nie wyruszył dzisiaj w nocy za granicę Nestu, miałby choć nikłe szanse na ocalenie życia. Od kiedy skosztował krwi inicjanina, łączyła go z nim niezwykła więź empatyczna. Drake prawdopodobnie wyczułby, że coś zagraża jego przyjacielowi i niezwłocznie podążyłby z pomocą. Jednak dzielący ich dystans mógł konkretnie osłabić emocjonalne połączenie. Najpierw musicie mu wybić skrzydła z barku. Będzie łatwiej jej odciąć. Stwierdził przywódca bandy. Na to czekacie, barany! Do roboty! Ponaglił, wymachując niecierpliwie rękami. Mężczyzna, trzymający prawe skrzydło Ajdana, skinął głową w kierunku stojących bezczynnie bandytów, którzy od razu do niego dołączyli. Wspólnie złapali za górną część kończyny i brutalnie ją wykręcili. Ajdan nie powstrzymał się od wrzasku. Ogarnął go niewyobrażalny ból. — Ciągnijcie mocniej! — zawołał jeden z nich. W następnym momencie coś trzasnęło, a główna kość prawego skrzydła wyskoczyła z barku, przysparzając Ajdanowi potwornego cierpienia. Było mu na przemian gorąco i zimno, a mdłości znów się nasiliły. Kręciło mu się w głowie, jakby cały świat nagle zawirował. Desperacko zaczął modlić się o utratę przytomności. — Wytrzymajcie, ja będę ciął! Niewyraźny głos jednego z bandytów trafił do uszu Ajdana, Jego powieki się zamknęły, a ciało niekontrolowanie zadrżało. Chwila ciszy, która wydawała się trwać całe wieki, a później głośny trzask i przeszywający na wskroś ból. Ostrze topora raz po raz zatapiało się w mięśniach anioła, odcinając bezwładne skrzydło. Nie! Mun usłyszała męski głos, przepełniony cierpieniem. Nie! Krzyczał ciągle, wyrywając ją z głębokiego snu. Otworzyła szeroko oczy, a jej serce zatrzymało się na kilka sekund, podchodząc do gardła. Przestańcie! Głos stawał się coraz mniej wyraźny, aż w pewnym momencie przeszedł w bełkot przerywany szlochem. Dziewczyna zerwała się z łóżka i instynktownie ruszyła w stronę wyjścia. Na stopy wsunęła buty, a na ramiona zarzuciła bordową pelerynę. Zanim złapała za klamkę, zawahała się jednak, przypominając sobie wczorajsze słowa Tristana. — Nie wychodź dzisiaj w nocy na zewnątrz. Przełknęła ślinę, cofając rękę, ale ponownie usłyszała przeraźliwy wrzask. Nie wytrzymała. Raptownie otworzyła drzwi i wybiegła na zewnątrz. Nie musiała się długo rozglądać, by odnaleźć źródło hałasu. To, co zobaczyła, zmroziło jej krew w żyłach i przyprawiło mdłości. Stanęła jak wryta, na chwilę zapominając o oddychaniu. Jakieś dziesięć metrów od niej leżał zakrwawiony mężczyzna, a wokół niego krążyła banda podejrzanych typów. Jeden z napastników trzymał w dłoniach pokaźny topór. Trzech kolejnych odkładało na bok olbrzymie skrzydło, a ostatni stał z boku, tylko przyglądając się całemu zajściu ze stoickim spokojem. Mun zadrżała, cofając się o krok. Pokręciła głową, gdy zdała sobie sprawę, że sumienie nie pozwoli jej zawrócić. Przestańcie! odezwała się piskliwym, ledwo słyszalnym głosem. Mówię, przestańcie! krzyknęła w końcu, zaciskając mocno pięści. Miała wrażenie, że powoli zamienia się w kamienny posąg i nie może ruszyć z miejsca. Zabijecie go! W oka mgnieniu zyskała uwagę wszystkich zebranych. Okaloczony mężczyzna patrzył na nią z przerażeniem, ciężko dysząc. Uciekaj! Wyszeptał resztą sił, po czym padł twarzą na ziemię. Posłuchałbym na twoim miejscu! Poradził jeden ze zbirów, łapiąc za jeszcze nieodcięte skrzydło anioła. Moon rozejrzała się wokół, ale nie dostrzegła nigdzie żywej duszy. Ulice były puste. Większość mieszkańców udała się na igrzyska, by oglądać krwawe walki. Nie było nikogo, kto mógłby pomóc. Jej wzrok powędrował ku górze i zatrzymał się na mocno oświetlonej arenie. Tristan wróci dopiero nad ranem. Zostawcie go. Odezwała się ponownie, a po jej policzkach spłynęły łzy. Nagle ktoś złapał ją w pasie i rzucił obok wykrwawiającego się anioła. Uderzyła boleśnie o twardą powierzchnię, wydając z siebie cichy jęk. Wnet obezwładnił ją czysty strach. Skoro tak ci zależy na tej żałosnej kreaturze, może do niej dołączysz? zakpił szef bandy. Przyjrzyj się, dziecko. To anioł. Nie zasługuje na nic lepszego. Warknął brutalnie kopiąc w żebra półprzytomnego bruneta. Kilian! zawałała nagle jakaś kobieta. Mun dopiero teraz spostrzegła rudowłosą postać. To jeszcze dziecko, powiedziała, wskazując machnięciem ręki na dziewczynkę. Nie wie, co robi. Wypuśćcie ją i dokończcie to, co zaczęliście, zanim ktoś nas zobaczy. Herst zmrużył oczy, wykrzywiając twarz w złości. Najwyraźniej no nie spodobała mu się reakcja kobiety. Już raz ci coś powiedziałem, Gwen. Burknął przeszywając ją morderczym spojrzeniem. Chcesz złoto? To trzymaj mordę na kłódkę. Rudowłosa zacisnęła mocno usta, a jej broda nerwowo zadrżała. Jednak nie protestowała dłużej, tylko posłusznie nieco się oddaliła, spuszczając wzrok. Na czym stanęliśmy? zapytał łysy mięśniak, zbliżając się do przerażonej mu. Spanikowana dziewczynka przyczołgała się bliżej anioła. Jej ubranie zdążyło nasiąknąć krwią rannego. Lepka posoka barwiła także ręce i włosy mu. — Ona nie ma z tym nic wspólnego. Wyskamlał anioł, krztusząc się własną krwią. — Pozwól jej odejść. Proszę. Z trudem uniósł wzrok, by spojrzeć rzeźmieszkowi w oczy. — Błagam. Dodał zdesperowany. Łysy zbir parsknął uśmiechem, jakby ktoś właśnie opowiedział mu dobry żart. — Anioł, który błaga! — powiedział kpiąco. — Patrzcie, ludzie, cuda się jednak zdarzają! Zadrwił szczerząc żółte zęby, po czym kolejny raz kopnął w bok mężczyzny. — Upierdolcie mu drugie skrzydło! — rozkazał oskłym tonem, a uśmiech zniknął z jego twarzy, jak ręką odjął. — Z małą zróbcie, co chcecie! — ale nie zostawiajcie zbyt dużo śladów. Większość ludzkiej rasy była śmierdzącą zarazą, której Drake najchętniej pozbyłby się raz na zawsze. Nie szanowali nawet siebie nawzajem. Był przekonany, że gdyby rzucił worek wypełniony po brzegi złotem w samo centrum Nestu, zgromadziliby się jak szarańcza, zagryzający jeden drugiego, by dostać się do nagrody. Za odpowiednią cenę zabiliby swoich pobratyńców – za odpowiednią cenę zrobiliby wszystko. Lecąc na swoich potężnych skrzydłach, przeczesywał wzrokiem teren. Nest otaczała wąska, ale dość głęboka, sztucznie stworzona rzeka, w której żyły osobliwe stworzenia, krwiożercze, humanoidy wyglądem, przypominające mityczne syreny. Ludzie, którzy przeżyli wielką wojnę, nie mieli pojęcia o ich istnieniu. Nikt nigdy nie wychodził poza granice nestu. Inicjanin poszybował dalej w kierunku gęsto zarośniętego lasu. Poranny patrol poinformował go, że kilka fledermausów zdołało przedrzeć się przez bór. Drake wątpił, że byłyby w stanie przepłynąć także rzekę i dostać się w rezultacie do nestu. Tarkeny pożarłyby je żywcem, nie zostawiając nawet kości. Co prawda, fledermausy posiadały skrzydła, ale nie potrafiły na nich latać. Były bezmyślnymi drapieżnikami, kierującymi się pierwotnym instynktem. Dla inicjanina nie były żadnym zagrożeniem, ale dla całej reszty? Drake zawisł w powietrzu, trzepocząc czarno-złotymi skrzydłami. Dzięki wyostrzonemu wzrokowi zauważył dwa potwory wyłaniające się z kniei. Nietoperze pyski obracały się to w prawo, to w lewo, badając otoczenie. Ostrożnie podeszły do wody, ale nie odważyły się zamoczyć. Jakby wyczuły zagrożenie. Delikatny wiatr musnął twarz Inicjanina. Srebrzące się kosmyki włosów przysłoniły mu na moment wyjątkowe, turkusowe oczy. Napiął mięśnie, a pióra na jego skrzydłach automatycznie się zaostrzyły. Karambity, które trzymał w dłoniach, zaleśniły w blasku księżyca. Uwielbiał te niepozorne noże, charakteryzujące się odwróconą rękojeścią z otworem na palec wskazujący. Wciągnął w płuca haust świeżego powietrza, a w następnym momencie zaatakował pierwszą z bestii niczym jastrząb. Przeciął powietrze, pikując, następnie wylądował na niczego niespodziewającej się maszkarze, obejmującej jej szeroką, mocno umieśnioną szyję, po czym bez wahania gwałtownie rozsunął ręce na boki, podżynając stworowi gardło. Krew trysnęła z otwartej arterii, a zraniony Fledermaus padł po kilku sekundach na ziemię. Dwa kolejne wygłodniałe potwory ruszyły na Drejka, lecz ten wykonał obrót rozkładając przy tym skrzydła. Ostre lotki rozcięły brzuch jednej z bestii, uwalniając wnętrzności, druga zdążyła w ostatnim momencie się odsunąć, ale ponowne zamachnięcie skrzydeł przypieczętowało także jej los. Z gęstego lasu wyłoniły się jeszcze trzy monstra. Z ich pysków ściekała gęsta ślina a czerwone ślepia zatrzymały się na skąpanym we krwi inicjaninie. Zawarczały gniewnie, następnie zaatakowały, otwierając uzbrojone wkły szczęki i wyciągając szpony. Drake ścisnął mocniej rękojeści karambitów i ruszył gwałtownie z miejsca. Gdy był zaledwie kilka centymetrów od rozwścieczonych stworzeń, wzbił się lekko w powietrze, lądując za ich plecami. Skrzydła poruszały się ze zdumiewającą precyzją – Tnąc cielska fledermausów. Ostrza noży, przypominające szpony tygrysa, dopełniły czynu, rozcinając ścięgna i tętnice. Ciepła krew spływała po tunicę drejka, która przylgnęła do ciała, zmieniając się w lepki całun. Do nozdrzy Inicjanina trafił metaliczno-słodki zapach. Ryki i wycie potworów w końcu ustały, a jedynym słyszalnym dźwiękiem był szum wiatru, który subtelnie poruszał gałęziami drzew. Drake przymknął powieki i odetchnął głęboko. Nagle poczuł nieprzyjemne ukłucie w sercu i otworzył szeroko oczy. Jego oddech przyspieszył nieznacznie, a szczęki kurczowo się zacisnęły. Nie czekając ani chwili dłużej wzbił się w powietrze, zostawiając za sobą truchła bestii. Leciał tak szybko, jak tylko mógł. Nie wybaczyłby sobie, gdyby Aydana spotkała śmierć. Tyle razy ostrzegał go przed ludźmi. Tyle razy próbował wybić mu z głowy te głupie pomysły. Nie potrafił zrozumieć dlaczego po tak długim czasie jego przyjaciel ciągle czuł się odpowiedzialny za te pozbawione serca kreatury. Pomagał im na każdym kroku, doskonale wiedząc, że żadne z nich nie będzie za to wdzięczne. Prędzej napluliby mu w twarz, wbijając nóż w plecy i pozbawili głowy. Moon, choć zdawała sobie sprawę, że i tak nikt jej nie wysłucha, modliła się w duchu o pomoc. Błagała, by ktoś, ktokolwiek, przybył i uwolnił ją z rąk bezlitosnych zbirów. Leżąc na ziemi, spojrzała zauzawionymi oczami w stronę anioła. Zdziwiła się, że jeszcze nie zemdlał. Widziała strach wypisany na jego twarzy, Zdumiewająco ludzkiej twarzy. Jego usta poruszały się, niemo formując słowo... Przepraszam, ale to przecież nie on powinien przepraszać, to nie on brutalnie ją napastował, chcąc zgwałcić. Skupiła się na bursztynowych oczach anioła, by odgonić myśli od rąk napastników. Jeden mężczyzna przytrzymywał jej nogi, by nie wierzgała, a drugi ręce, by nie mogła się bronić. Trzeci niecierpliwie rozsznurowywał jej spodnie. Przerażenie spotęgowało się, gdy brutalnie zanieszarpnął. Odsłaniając nagie uda, przywódca bandy nie ruszał się z miejsca. Stał z założonymi na piersi rękoma i obserwował swoich ludzi bez jakichkolwiek emocji. Rudowłosa kobieta opuściła ich chwilę temu. Zapewne nie mogła znieść myśli, że jej kompani nie zawahają się nawet przed zgwałceniem nieletniej dziewczynki. Dwóch pozostałych typów wyłamało skrzydła anioła. Gdy kość wypadła ze stawu, wykrwawiający się mężczyzna jęknął głośno, zaciskając mocno powieki. Napastnicy, nie zważając na jego cierpienie, kontynuowali swoje dzieło, odrąbując toporem piękne skrzydło. Zmasakrowany anioł nieoczekiwanie wyciągnął rękę do Moon, jakby chciał resztką sił dodać jej otuchy. I jakby ciągle wierzył, że może ją jeszcze ocalić. Dziewczyna bez wahania ścisnęłaby jego dłoń, gdyby tylko mogła. Może wtedy poczułaby się choć trochę bezpieczniej, może choć na kilka sekund przestałaby drżeć. Szorstkie palce przejechały po jej skórze. Zamarła, zamieniając się w drewnianą lalkę. Śmierć byłaby w tym momencie wybawieniem. Pragnęła śmierci. Nagle poczuła silny podmuch, który rozwiał piach, zmuszając ją do zakasłania. W następnej chwili coś ciężkiego spadło na ziemię przyciągając uwagę całej bandy rzezimieszków. — Drake! — wyszeptał anioł, uśmiechając się z trudem. Mężczyźni przytrzymujący mu niespodziewanie się od niej odsunęli. Dziewczyna poczuła ulgę i natychmiast podciągnęła spodnie, po czym przyczołgała się do anioła, którego również zostawiono w spokoju. Coś nie pozwalało jej wstać i najzwyczajniej w świecie uciec. Nie wiedzieć czemu, chciała się upewnić, że ranny anioł przeżyje. Pokiereszowany podniósł się mozolnie, opierając ciężar ciała na łokciach. Z kieszeni spodni wyciągnął maleńką fiolkę. Spojrzał Mun prosto w oczy i wręczył jej szklaną buteleczkę. W tamtym domu, wystękał, skinąwszy ręką w kierunku jednej z chat. Mieszka chora dziewczynka. To jej pomoże. Mun nie wierzyła własnym uszom. Ten anioł, po wszystkim, co go spotkało, chciał pomóc ludzkiemu dziecku? A może? To nie jest trucizna. Wymamrotał z trudem, jakby właśnie odczytał jej myśli. Otworzył fiolkę i przystawił ją do spieszchniętych ust. Wziął maleńki łek, po czym ponownie wyręczył ją dziewczynie, która tym razem natychmiast schowała buteleczkę do wewnętrznej kieszeni peleryny. Twoje skrzydła. Jej wypowiedź przerwał krzyk mężczyzn. Moon momentalnie odwróciła się od anioła, szukając wzrokiem źródła hałasu. Dopiero teraz doszło do niej, że to, co spadło kilka minut temu z nieba, prawdopodobnie uratowało jej życie. Nie obawiaj się, wyszeptał Anioł, kładąc się ponownie na ziemi. Dzisiaj jesteś już bezpieczna. Zamknął oczy, oddychając z ulgą. Dziewczyna podniosła się ostrożnie, powolnym krokiem poszła w stronę skąd dobiegały krzyki. Zbliżyła się do ściany swojego domu, następnie zaczęła posuwać się bezszelestnie wzdłuż muru. Gdy dostrzegła potężne czarne skrzydła, których pióra wydawały się ozdobione złotem, wzdrygnęła się mimowolnie. Przełknęła nerwowo ślinę, zbliżając się o jeszcze parę kroków. Pierwszy raz w życiu widziała anioła, którego skrzydła nie były białe. Jej wybawca był bardzo wysoki i dobrze zbudowany. Stał tyłem do niej, więc nie widziała jego twarzy. A na głowie miał kaptur, który stanowił część długiego, lekkiego płaszcza. — Nie zasługujecie nawet na to, bym własnoręcznie podrażnął wam gardła. Odezwał się. Jego głos był lekko zachrypnięty i mimo ostrego tonu melodyjny. Mun, nie powstrzymując ciekawości, wychyliła się jeszcze trochę, by dostrzec grupkę mężczyzn torturujących wcześniej bezbronnego anioła. Niespodziewanie wyciągnęli noże i rzucili się na siebie niczym dzikie bestie. Byli jak opętani. Zarzynali się nawzajem, nie zważając na to, że jeszcze kilka sekund temu byli kompanami. Przywódca bandy złapał swojego koleżkę za fraki, następnie zaczął tłuc jego głową o ścianę domu Mun. Uderzał i uderzał, aż czaszka rannego pękła, a kawałki mózgu zmieszane z krwią ozdobiły mur chaty. Kałuża gęstej czerwonej posoki rosła pod nimi błyskawicznie. Grabieżcy padali jeden po drugim, dławiąc się własną krwią, a tajemniczy anioł splunął z odrazą w ich kierunku, po czym odwrócił się raptownie i nie zwracając uwagi na Mun, podbiegł szybko do bruneta, któremu odcięli skrzydła. Padł na kolana, ściągnął jedną rękawiczkę, po czym przyłożył do wewnętrznej części dłoni charakterystycznie zakrzywiony nóż. Szybkim, zdecydowanym ruchem przeciął skórę, a z rany wyciekła szkarłatna krew. Wziął swojego przyjaciela w ramiona, przykładając zranioną rękę do jego ust. Dlaczego nigdy mnie nie słuchasz? Syknął równocześnie zezłoszczony i zatroskany. Uparty głupcze. Dodał przez zaciśnięte zęby. Ranny anioł zaczął posłusznie pić krew, która najwyraźniej miała lecznicze działanie. Ludzie niewiele wiedzieli o aniołach i wampirach, a większość ich wiedzy opierała się na dawnych legendach i wierze. Mun nigdy nie słyszała o tym, że krew tych skrzydlatych istot potrafi uzdrawiać. Możliwe, że gdyby ludzie mieli o tym pojęcie, martwi już łupieżce nie poprzestaliby na odcięciu skrzydeł anioła. Prawdopodobnie znaleźliby sposób, by wytoczyć z niego całą krew. Ty Warknął nagle tajemniczy przybyż, wyrywając mund z rozmyślań. Zanim dziewczyna zdołała zareagować, stał już tuż przed nią, przystawiając jej nóż do gardła. Nos i usta skrzydla tego mężczyzny schowane były za materiałową maską. Dziewczyna widziała tylko jego oczy wyjątkowe turkusowe oczy, oprawione gęstymi, długimi rzęsami. Nie, Drake! Stanowczy głos rannego anioła powstrzymał zakapturzonego nieznajomego od odebrania życia Mun. Ona do nich nie należy, wyjaśnił, a jego głos nie był już przepełniony cierpieniem i zmęczeniem. Próbowała ich powstrzymać, dodał zadowolony. Zamaskowany mężczyzna powoli opuścił rękę trzymającą nóż. Mun nie ośmieliła się jednak ruszyć. Lepiej? Zapytał swojego przyjaciela, nie odrywając wzroku od dziewczyny: Twoje skrzydła moje skrzydła nie mają większego znaczenia, Drake. Kiedyś żyłem bez nich i też dawałem radę. Nie jestem inicjaninem, nie jestem jak ty. Oznajmił, a gdy Mun usłyszała ciche kroki, wiedziała, że właśnie się do nich zbliża. Dlaczego? Ciemno skrzydło zwrócił się do ciągle zszokowanej dziewczyny. Dlaczego co? Odpowiedziała pytaniem na pytanie. Jej głos drżał i był ledwo słyszalnym szelestem. Dlaczego chciałaś mu pomóc? Sprostował. To Anioł, przypomniał twardo, przyglądając się jej podejrzliwie. Ponieważ wierzę w to, że nie wszyscy aniołowie są zli, powiedziała, wprawiając go w jeszcze większe zmieszanie. Tak jak nie wszyscy ludzie są dobrzy dodała bez wahania. Anioł zamrugał kilka razy, jakby nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. Odsunął się o krok, oddychając głęboko, po czym rozłożył skrzydła i wyrwał jedno z czarnych, pozłacanych piór. Bez uprzedzenia złapał Mundza nad garstek i przyłożył pióro do wewnętrznej strony jej przedramienia. Gdy będziesz kiedyś potrzebowała pomocy, Zaczął, a pióro niespodziewanie zmieniło się w tatuaż zdobiący jej śniadą skórę. Zawołaj mnie choćby w myślach, oznajmił, a czarne linie tatuażu przybrały złotą barwę, po czym całkowicie znikły. Drake, initium invictus.